Rozdział trzeci. Makowe pola. No i ciekawe, co tym razem nas czeka. My darling, war has taken away a very dear friend. He was like a brother to me, and his death affects me much more than I could imagine. In happier news, Carl is safe from the trenches, and his condition improves steadily. I'll go and see him on my next leave. And what about you? How are you? Are things in St. Miel any better? Carl discovered things were not, in fact, any better. According to Marie's last letter, his son had fallen gravely ill. Carl had come to a decision. This war would never end. He had to escape. No tak troszkę zapachniało to taką dezercją. Okej, tam znajdę te cęgi do przecinania. Okej, piesek by chciał coś do jedzenia. Spróbuję to jakoś zdobyć. To widzę, że jest jakiś bar albo coś w ten deseń. Na razie zobaczę ten poziom, nazwijmy to tak. Okej, tu jest koniec. No dobra, skoro piesek chce coś do jedzenia, no to jedziemy oczywiście do tej spiżarni. No dobra, na górę. W lewo nie pójdę. Ale mogę odsunąć to. Coś tam będę mógł sobie przetransportować za jego pomocą. Pomocą tego wózka właściwie. A kawałek mięsa widzę, że jest na górze. Okej, ty chcesz jakąś fajkę i jakieś ziele. No dobra. Postaram się to jakoś zdobyć. Zobaczmy, co tu mamy ciekawego pod tabem. Życie jeńców wojennych to tak naprawdę nie jest kwestia dezercji, tylko wydostania się stąd. Okej, tam będę potrzebował apteczki. Co mi daje? Okej. Ale na chwilę obecną nie widzę, żebym mógł tutaj coś zrobić. No dobra. Tutaj też nic nie zrobię, niestety. Kolejne notatki do naszej kolekcji. Jakiś magazyn z wodą. Ale brak wody. Okej. No niewiele mi to daje tak naprawdę.
Gdyż ponieważ... Potrzebowałbym... nie. Dobra, ustawię to tak jak chcę. To środkowe ma być tak. Natomiast... To powinno być tak. I wtedy, jeżeli to, co teraz mi nad głową jest, tak będzie, to powinienem móc jakoś przekierowywać... A. Okej. A, dobrze było. Okej. Okay. Czyli tak jest dobrze. Teraz pytanie, co tam dalej po prawej stronie będzie. Tego muszę się dowiedzieć. Ale niestety nie tędy. Okej, okay. A czy mogę rzucić tym? Dokładnie. Dzięki temu powinienem dostarczyć mu wodę. No i pięknie. I mam szelki. Notatka. Ale chyba tutaj nic nie zrobię. Quelga der Asta dabei. Ten Knoten auf der Klaus. Ale tam jest fajka, która by się mi przydała na pewno. Więc kurczę, trzeba będzie kombinować. Co z tym dalej fantem robić? Pytanie teraz, kto chciał szelki? Piesek chciał mięsko. Tutaj ty chciałeś, ale fajkę, która jest właśnie tam, gdzie byłem wcześniej. Natomiast szelki, kto chciał szelki? No nie. Koniec drogi. Dobre pytanie. Wody już tutaj obskoczyłem. Nic więcej tutaj nie widzę. Więc to możemy sobie olać. Tu na górę też już nie mam potrzeby wchodzenia. Kibelki raczej też nie są mi potrzebne. Tutaj ten obóz, w którym oni śpią. No niestety ty mnie tam dalej nie wpuścisz. Mimo, że bardzo bym chciał tam wejść. No i tu się kończy. Piesek chce jedzenia. Ty byś chciał mieć cęgi do przecięcia drutu. Co ja mogę zrobić z tymi szelkami? Z kimś pewnie musiałbym zagadać. Chyba, że właśnie. Chodźmy tutaj.
Może tobie muszę dostarczyć to. No, dokładnie. Teraz mając apteczkę, mogę pójść do tego gościa, co tam był na tym balkoniku. No i trzeci, poproszę. Okej, skoro zdobyłem to, to w takim razie może wtedy ten gość w tym baraku mnie przepuści. To jest jakaś myśl. No dokładnie, przepuścił mnie. Dzień dobry. Nie, z nimi się raczej nie dogadam, ale mając tą fajkę, mogę iść do sklepu, czy właściwie tutaj do jadłodajni. I co, mam to zrzucić? A nie, dobra, to chyba muszę po prostu celować to. Dokładnie. No i kawałeczek mięska wylądował u mnie. Oj, to dziwne. Ej, put work, Billy. Aha, czyżby jakiś strażnik? No dawaj, dawaj, szybko, nie mamy czasu. Uciekamy z obozu.